W rolach głównych. Uciekające zakonnice. Masz lekcję za 15 minut. Wyjaśnij mi trójce. Trudna sprawa. To nie może być aż tak trudne. Całe życie byłeś katolikiem. To jest tak. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ta trójka jest jednością, jak w koniczynie. Trzy liście, ale naprawdę jeden. Ojciec zesłał Syna, który był miłością. Kiedy odszedł, przysłał Ducha Świętego w formie... Już mówiłeś, ducha. Nie, gołębicy. Gołębica była duchem? Nie, duch był gołębicą. Podsumuję. Bóg jest swoim Synem, a Jego Syn jest Bogiem. Ale Jego Syn dorabia jako Duch Święty i gołębica. Wszyscy przysłali się nawzajem, choć wszyscy są tym samym. Tak. Mógłbyś być zakonnicą. Dzięki. Zaraz. Czy ja mówiłem z sensem? Nie. Ale nikt tego nie rozumie. Dlatego trzeba mieć wiarę. Gdyby to było zrozumiałe, religia nie byłaby potrzebna. Nie. Co ci mówiłem? Pingle nawiał portfel zegarek. Pingle nawiał portfel zegarek. Właśnie. Podoba mi się tu. Fajno jest. Słuchaj, Charlie. Różni kanciarze sprzedają polisę na życie, a Kościół polisę na życie po śmierci. Genialne. Każdy myśli, że mu się to przyda, a nikt nie udowodni, że jest inaczej. Kościół nic nie sprzedaje. Tak? To skąd ma tyle forsy? Fortunę da się zbić na wszystkim, czego tylko ludziom prawdziwie potrzeba. Tak myślisz? Jasne. Choćby takie Kentucky Fried Chicken. Twoim zdaniem tego chce Bóg? Żeby Kościół miał dużo forsy? Nie, ale Bóg jest bardzo zajęty. Nie kontroluje wszystkich drobiazgów. Kościół to taka jego franszyza. Te zakonnice nie mają forsy. Chodź. Mają dobre serca, Brian. To widać. To frajerki, takie same jak my. Tylko dlaczego są szczęśliwsze od nas? Bo przy wejściu tutaj zdały rozum do depozytu. Chyba wystarczy dyskusji na temat Trójcy Świętej. Nie rozumiem, jak można być duchem i mężczyzną. Był też gołębicą. Czy to nie jest metafora? Nie, ptak. Po co ta gadka o cierpieniu na ziemi, skoro wiedział, że pójdzie do ojca? Myślisz, że łatwo być synem Boga? Bardzo trudno być synem ojca, który odniósł sukces. O Trójcy Świętej wystarczy wiedzieć tylko to. Bóg jest jak koniczyna. Nieduży, zielony i podzielony na trzy. Jesteście wolni.